Dzień dobry. W sklepach spożywczych, na targowiskach masowo zaczęły pojawiać się drzewka owocowe i w tym filmie podpowiem Ci, w jaki sposób wybrać odpowiednią roślinę, żeby rosła pięknie, zdrowo i obsypywała się dorodnymi, pysznymi owocami, w jaki sposób przygotować taką roślinę do posadzenia, no i jak ją posadzić. Mam nadzieję, że film będzie przydatny, jak tak, to będę wdzięczna za posadzenie kciuka w górę pod filmem. Miłego oglądania. Po posadzeniu niektóre drzewka owocowe, niektóre gatunki przycinamy, ale przez to, że jest dosyć wilgotne powietrze i nocą ma padać deszcz, to z tym zabiegiem wstrzymam się do następnej wizyty, ale przy okazji nagram film. Zacznijmy od tego, w jaki sposób wybrać drzewko, które będzie dobrze rosło i nie będziemy zmuszeni wymieniać go za kilka lat. Pierwsze, co ja robię, jak oglądam drzewka, to patrzę na główny przewodnik, na pień, czy nie jest uszkodzony, zarysowany, kora nie odstaje, czy nie ma jakichś pęknięć, po prostu uszkodzeń mechanicznych, ale też mogą znaleźć się wybarwienia, plamy na korze, co świadczy o chorobie, więc takich drzewek lepiej unikać. I patrzę na główny przewodnik do samej góry, czy też nie jest na przykład u góry odwodniony. Kolejnym krokiem jest obejrzenie gałązek, czy nie są połamane, wysuszone, a jak znajdują się na nich listki, to czy nie są odwodnione, zwiędnięte. Oczywiście gałązki możemy przyciąć, skrócić albo całkowicie wyciąć. Kolejnym krokiem jest wybranie okazu, który ma fajny, ładny, regularny pokrój. I warto wybierać sadzonki, które mają kilka grubszych gałązek, które nie rosną za bardzo do góry. Gałązki oczywiście też będziemy mogli albo przyciąć, albo odgiąć, żeby rosły bardziej poziomo. Drzewko wybrane, to co teraz z nim zrobić? Niezależnie od tego, jak wyglądają korzenie, czy jest to odkryta bryła korzeniowa, czy zawiniątko, gdzie znajduje się torf, czy na przykład trociny, to wstawiamy taką roślinę do wiadra z wodą na 24 godziny, żeby roślina dobrze się napiła wody. Jeżeli są listki, to one też potrzebują wody, więc chcemy ją nawodnić przed posadzeniem. Drzewka się moczą, to my w tym czasie przygotujemy dołki. Moi drodzy, jedna bardzo ważna, dosyć istotna kwestia. Jeżeli chcecie posadzić drzewko na środku trawnika, to oprócz tego, że przygotujemy dołek, tu mi akurat pies pomaga, to warto oczyścić więcej przestrzeni wokół dołka, żeby po prostu nie było to zachwaszczone wokół rośliny. Więcej opowiem za chwilę. Wiem, że znajdą się osoby, które powiedzą, że jest od tego podkaszarka, wykoszę, a podkaszarką jest bardzo łatwo uszkodzić korę, no co nie wpływa na zdrowotność roślin. Dobra, suja mi pomaga w kopaniu. Obwód dołka, dobrze, żeby był troszeczkę większy od wielkości bryły korzeniowej. Chcemy, żeby korzonki były równomiernie rozłożone. Jeżeli jakieś się zawijają, no to chcemy je naprostować. Staramy się ułożyć w taki sposób roślinę, żeby te właśnie korzonki się nigdzie tutaj nam pod roślinę nie zawijały. Ścianki dołka też staram się trochę rozluźnić, żeby nie było tutaj takiej niecki kieszeni, gdzie tylko w jej obrębie będą rozrastały się korzenie. No chcemy, żeby roślina puszczała korzenie na boki. Czy na dno dołka sypiemy jakieś nawozy, na przykład obornik? Są różne szkoły. Jest początek wiosny, więc możemy nasypać trochę obornika, garść obornika, ale taki obornik warto zasypać około 5-centymetrową warstwą ziemi. I jak jest teraz dołek przygotowany, zanim nasypię nową, świeżą ziemię z kompostownika, to właśnie rozsypię trochę obornika. Nie chcemy korzeni bezpośrednio ułożyć na takim oborniku, bo on może te korzonki poprzypalać, te młode, świeże, które zaczną się wytwarzać, a przez to, że będzie obornik trochę niżej, to zanim korzenie tam dorosną, to już roślina będzie miała wystarczająco dużo siły, żeby korzystać z tego, co nasypaliśmy na sam dół. Rozsypuję obornik, Misia, teraz mnie tu nie przeszkadzaj, i mieszam go z ziemią, która jest tutaj w dołku. Czas na ziemię z kompostownika, no trochę dużo, i też mieszam tutaj z ziemią przy ściankach dołka, ale też nie za głęboko mieszam, żeby obornik nie wyszedł mi na wierzch. Korzenie namoczone. Jeżeli mamy zawiniątko, to je rozwijamy i korzenie rozplątujemy. Następnie robimy przegląd i wycinamy czystym, naostrzonym narzędziem wszystkie uszkodzone korzenie. O, tutaj mamy trochę. Wycinamy również takie dłuższe korzenie, które są grubsze, ale nie mają tych drobnych, włośnikowych korzeni. Jak je przytniemy, takie grubsze korzonki, to one będą się rozgałęziały i tworzyły właśnie te najważniejsze dla roślin korzonki, najdrobniejsze. Nie boimy się cięcia. Tak Wam pokażę z bliska. Widzicie, tu jest taki korzonek, który nie jest za bardzo rozgałęziony, więc jego możemy skrócić. O, tutaj robią się rozgałęzienia, więc tuż nad nimi ciachnę. Ten korzonek też skrócę. Był zaplątany, więc go rozwinęłam, rozplątałam. O, tu mamy, mam nadzieję, że to widać, jest taki dosyć cienki, ale nie rozgałęziony korzonek, więc go trochę skrócę.
jakichś 5 cm. Ten też przytnę, ten jest suchy tutaj na końcu. Dobra. I tak jest ok. Miejsce szczepienia, czyli to zgrubienie, powinno znajdować się ponad dołek. Jego nie zasypujemy. Gdybyśmy zasypali miejsce szczepienia, to roślina w tym miejscu zaczęłaby się ukorzeniać. Tego nie chcemy. Chcemy, żeby korzystała z podkładki. I tak w ogóle to jest stara odmiana, kupiona w szkółce, która specjalizuje się w uprawie starych odmian i jest to antonówka 1,5-funtowa. Dobrze. I roślinę zasypię też ziemią z kompostownika. Tylko będę musiała sobie ją przytrzymać. Na temat palikowania to innym razem, bo jest wiele sposobów różnych na palikowanie. Jak obsypuję, to trochę poruszam rośliną, żeby ziemia dostała się między korzonki. Korzonki trochę z wierzchu obsypałam ziemią z kompostownika i teraz nie będę zasypywała ziemią prosto z kompostownika, tylko wymieszam, zrobię taki miks 50 na 50. Ziemia z kompostownika i ta, którą wykopałam z dołka. I przy okazji zrobi się tutaj trochę porządek. Oto trzeba koniecznie zasypać. Nie chcemy odsuniętych korzonków. I teraz na to idzie taka ziemia z kretowin, albo wykopana z grządki, z której w tym roku nie będę korzystała. Chwastów nie chcemy, zwłaszcza perzu. Ja jeszcze trochę dosypię. Tworzę taką mieckę, nie wiem, czy to widać. Troszeczkę jest tutaj niżej, bo zaraz się zajmiemy kolejnym krokiem. Myślę, że dosyć istotnym, tym bardziej, że nie wiadomo, jakie będzie lato, czy będzie gorąco, suszę. Lepiej się zabezpieczyć na taki przypadek. I wiem, że teraz korci, żeby udeptać dołek. Ja nie jestem zwolenniczką takiej metody, ponieważ jest spore ryzyko, że naciskając połamiemy te korzonki. Delikatnie, delikatnie, tak, możemy, ale nie za mocno, nie całym ciężarem ciała. To ziemia siądzie, więc prawdopodobnie będę musiała troszeczkę dosypać, no ale najważniejsze, że korzonki wszystkie są dobrze zasypane. Zapomniałam o najważniejszym tak naprawdę. Podlewamy, intensywnie podlewamy dużą ilością wody. Nie żałujemy, wiadro wody będzie super. I widzicie, utworzyła się niecka i woda, którą podlewamy, jest tutaj w obrębie korzeni. Nie rozpływa się na boki. Poczekajmy chwilę, aż się wchłonie i dolejemy za chwilę resztę. No dobra, podlane to teraz ściółkowanie. Możemy do tego wykorzystywać zrębki, korę, trocinę, skoszoną trawę. Dzięki temu więcej wilgoci utrzymuje się w ziemi. Też ograniczymy przerost chwastów. Warto zwrócić uwagę na to, żeby kora czy po prostu ściółka, którą wykorzystujemy, nie dotykała bezpośrednio pnia, żeby nic nam się złego z nim nie działo. I widzicie, mam teraz większą przestrzeń oczyszczoną przy roślinie, więc oczywiście chwasty będą się tutaj przerastały, ale łatwiej będzie mi to opanować i jeżeli przyjdzie mi moment do koszenia dookoła, to jest mniejsze ryzyko, że po prostu uszkodzę pień. No a teraz muszę też szykować ziemię na nasadzenia, żeby tutaj coś posadzić fajnego koło tej jabłonki. Teraz po posadzeniu bardzo ważne jest podlewanie. No nie chcemy drzewek przesuszyć. W pierwszych 2 tygodniach po posadzeniu przyjmuje się generalnie taką zasadę, że podlewamy co 2-3 dni. I też sprawdzamy. Najlepiej po prostu sprawdzić, zanim chwycimy za konewkę, czy ziemia z wierzchu przeschła. Jak włożymy palec w ziemię i czujemy lekką wilgoć, to ewidentnie łapiemy za konewkę, za wiadro, podlewamy dużą ilością wody. W kolejnych 3-4 tygodniach podlewamy już rzadziej, co 4-5 dni, a już po miesiącu możemy podlewać co 5-7 dni. Ale generalnie no, warto kontrolować, sprawdzać, czy roślina nie wymaga podlewania, czy ziemia za bardzo czasem nie przeschła, no bo rośliny nie chcemy zasuszyć.